Więc dzisiejszy warsztat to był czwarty z serii warsztatów dotyczących rozwiązań inteligentnych, które mogą być wykorzystane przez nową rudę w procesie zmian, w procesie planowania strategicznego. Dzisiejszy temat dotyczył mobilności. Podzieliliśmy go de facto na dwa spotkania, ponieważ jest to tak szerokie zagadnienie, że dzisiaj skoncentrowaliśmy się na dwóch wątkach związanych z potrzebami osób pieszych i ruchem pieszym w mieście i ruchem rowerowym. I to były takie dwa główne tematy, wokół których koncentrowaliśmy. Rozmawialiśmy z mieszkańcami o tych miejscach, które są atrakcyjne dla poruszania się pieszo, które wymagają jakichś zmian, jakie to są zmiany, jakie to są warunki, jakie to są czynniki, które wpływają na to, że chcemy w ogóle na własnych nogach przemierzać tą przestrzeń Nowej Rudy. A w drugiej części spotkania rozmawialiśmy na temat komunikacji rowerowej i tego, co jest potrzebne, żeby system infrastruktury ścieżek rowerowych był tutaj najbardziej odpowiadający na potrzeby mieszkańców, jakie dodatkowe działania promujące tą formę poruszania się po mieście były potrzebne i też element tak zwanego UTO, czyli urządzeń transportu osobistego, takie jak hulajnogi elektryczne, Segwaye czy deskorolki, jakie tutaj tego rodzaju urządzenia mogą mieć miejsce w mieście i w transporcie po mieście. W dniu jutrzejszym kontynuujemy temat mobilnościowy. Będziemy się koncentrować na transporcie i poruszaniu się takim transportem indywidualnym, czyli transport drogowy, samochody i ruch drogowy. I tutaj ewentualnie jakie rozwiązania byłyby ciekawe albo ważne dla mieszkańców, dla przedstawicieli Urzędu Miasta też Nowej Rudy, do tego, żeby je wdrożyć w mieście, żeby ten transport był płynniejszy, zostawiając cały czas przestrzeń dla pieszych, dla rowerzystów i dla transportu zbiorowego. No i transport zbiorowy, tak, to jest ostatni wątek, który będziemy chcieli jutro poruszać, o którym będziemy chcieli rozmawiać. Wiemy, że to jest ważne zagadnienie dla mieszkańców, że jest to jeden z tematów, który został oceniony jako najpilniej potrzebujący jakichś zmian, jakiejś aktywności, więc to jest to, o czym będziemy jutro. Natomiast ostatni dzień jest poświęcony zagadnieniom komunikacji społecznej, czyli tego, jak miasto, ale też mieszkańcy mogą się komunikować wzajemnie, jakie narzędzia do tego mogą wykorzystywać, jakie technologie, bo wiemy, że jakby idea Smart City to bazuje na technologiach, ale przede wszystkim bazuje na potrzebach człowieka i potrzebach mieszkańca i sposobie dowiedzenia się i wykorzystania tych potrzeb. Więc ten ostatni dzień będzie skoncentrowany właśnie na zagadnieniach komunikacji, partycypacji, konsultacji społecznych, bo jest to tak naprawdę sedno idei inteligentnego miasta.